Z tej strony Tomek Wełna i Daria Żepiela. Zapraszamy Was dzisiaj na wspólne malowanie farbami akrylowymi południowej słonecznej uliczki. Powiem nieco tajemniczo, ale zachęcająco. Znowu wakacyjne tematy. Tak jest, wakacyjne tematy i klimaty Was zabieramy wspólnie z farbami akrylowymi. Oczywiście znowuż trzy podstawowe kolory to będą nasze główne farby, których użyjemy. Dodatkowo opcjonalnie ultramaryna i taki piękny południowo-włosko-hiszpańsko-grecki jasny błękit nieba. Ale myślę, że go użyjemy nie tylko do nieba, bo niebo na południu często właśnie jest raczej ultramarynowe. Zapraszamy wszystkich, za chwileczkę już zaczynamy. Mamy tutaj Wasze komentarze przed oczami, tak więc śmiało piszcie do nas. Daria, o jakichś nowościach chcieliśmy wspomnieć, których dzisiaj będziemy używać, prawda? Dzisiaj wypróbujemy nowe, dla nas nowe trochę farby, czyli markę Amsterdam, typ standard. To też farby akrylowe wysokiej jakości, według opisu nasycone pigmentami. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie się nam pracować dzisiaj. Tak, one występują oczywiście w całej gamie najróżniejszych odcieni, w które się zaopatrzyliśmy, natomiast dzisiaj głównie będziemy korzystać z tych podstawowych, ale być może opcjonalnie na przykład do różowych pelargonii. Pokażę Wam, jak działają gotowe kolory, ponieważ w akrylach często to, że kolor jest gotowy, a nie mieszany przez nas, ma również znaczenie i jego barwa jest bardziej nasycona. Stabilna w trakcie wysychania. Dokładnie tak, stabilna. To się wiąże po prostu ze składem chemicznym i z reakcjami chemicznymi, które zachodzą pomiędzy kolorami. Te kolory gotowe już są chemicznie stabilne, dlatego warto mieć takie dodatkowe tubki w swoim asortymencie, jak na przykład taką piękną zieleń turkusową, której też bardzo chciałbym dzisiaj użyć, ale generalnie będziemy używać przede wszystkim trzech podstawowych, czyli magenty, żółtego cytrynowego i cyjanu. To jeszcze mamy nowości, jeśli chodzi o pędzle. Tak, proszę bardzo. Tak. Tym razem oprócz typowych pędzli włókna syntetycznego, mamy też takie pędzle, którymi można wręcz rzeźbić w farbie akrylowej, przesuwać, dopóki nie wyschnie, kształtować ją bezpośrednio na naszym podobrazie. Jak widzicie, to jest taki miękki, elastyczny silikon, który trochę jak szpachelka będzie działał. A jak mówimy o szpachelkach, to mamy też szpachelki, których też dzisiaj pewnie użyjemy. Tydzień temu malowaliśmy z Wami szpachelkami pelargonie i nie tylko, a dzisiaj myślę... Spodobało nam się. Dzisiaj pokażemy Wam, jak działają takie szpachelki na dzisiejszym pejzażu. Moi drodzy, będziemy dzisiaj malować głównie z wyobraźni, ale nie tylko. Wspomagamy się tutaj różnymi materiałami, tak więc... I wspomnieniami przede wszystkim. Więc po prostu obserwujcie bacznie, co my będziemy robić. Będzie dzisiaj w kadrze nasze płótno, tak żebyście dobrze widzieli to, co robimy i jak malujemy. Pędzle syntetyczne, ja jeszcze tylko pokażę, to są pędzle renesans, płaskie pędzle syntetyczne do akrylu o różnych grubościach. Zaczynajmy zatem od szkicu, ponieważ południowa uliczka, no właśnie, z czym Wam kojarzy się południowa uliczka, bo mi kojarzy się przede wszystkim z lekkimi pochyłościami i pięknym światłem, które rzeźbi te uliczki. I od tych pochyłości zaczniemy, ale jeszcze wcześniej chciałem Wam powiedzieć o kompozycji. Dzisiaj zastosujemy sobie, zresztą nie po raz pierwszy, bardzo klasyczną kompozycję na trzy, czyli podzielcie sobie na trzy części z każdej strony Wasze płótno lub papier. My dzisiaj malujemy na takim podobraziu pilśniowym z naklejonym, zagruntowanym płótnem bawełnianym, co zresztą widać. Bardzo wdzięczny rodzaj podłoża, twardy, więc dokładnie się na nim maluje. Łatwiejszy w przechowywaniu niż płótno na blade ramie. Tak więc dzielimy na trzy równe części
Oczywiście nie muszą być przesadnie równe, w końcu troszkę południowego luzu dzisiaj powinno nam się udzielić i takiego nieprzejmowania się zbytniego, a może nawet dolce far niente, czyli słodkie nic nie robienie. Na trzy w pionie oraz na trzy w poziomie. Tutaj widać, jak dzielę na trzy. Ja lubię sobie do tego użyć dwóch ołówków. Już sięgnąłem po drugi. Dwóch ołówków i na oko, naprawdę na oko, na południowym luzie dzielimy sobie kompozycję na trzy części. 1, 2, 3. Mniej więcej jest. 1, 2, 3. Dobrze. Jest na trzy. Tak samo u góry. Zrobimy sobie taką siatkę jednych trzecich. Ona nam bardzo dzisiaj pomoże w komponowaniu obrazu. Może nie ołówkiem. Jeżeli macie węgiel, dokładnie, jeżeli macie węgiel, to polecam wam użyć węgla drzewnego. On jest po prostu lepszy. Albo delikatnie nawet farbą, jasny odcień, co na to. Wiesz co, chciałbym troszeczkę perspektywy pokazać i dobrze, może być ciężko później pędzlem. No chyba, że cienkim pędzelkiem. Ja trochę wymarzę ten ołówek, żeby on nam właśnie nie przebijał przez krawędzie. Teraz, kiedy już zaznaczyliście i wiecie, o co chodzi, to ja go u siebie osłabię. Dzień dobry. Coś takiego. Mamy pozdrowienia z pięknych krakowskich słonecznych Bielan od pani Ewy. To moje ulubione strony Krakowa, pani Ewo. Gdzieś w okolicy winnicy Srebrna Góra zapewne. Moje ukochane miejsce w Krakowie. To taka krakowska Toskania tak naprawdę. Myślę, że pani się ze mną zgodzi. Dlatego lubię te strony najbardziej. Południowe stoki Krakowa. I teraz możecie sobie podzielić liniami w ten właśnie sposób. Delikatnie, bo nie chcemy, żeby węgiel przybrudził nam południowe, czyste kolory i światło. No, wtedy to byłby smog w Italii. Niestety, nawet nie wspominaj mi o smogu, bo już się boję na samą myśl o jesieni i zimie w Polsce. Każda zima tutaj wprowadza mnie w stan niewskazany. To skupmy się na słonecznych klimatach. Skupmy się na słonecznych klimatach. Bardziej, na razie nie myślimy o polskim smogu. Za oknem. Dokładnie tak. Coś dzisiaj widzę. Piksele rozrabiają na transmisji, ale już jest lepiej. Moi drodzy, jak teraz sobie podzielimy wszystko, to w tej jednej trzeciej zrobimy sobie krawędź kamieniczki, pięknej południowej kamieniczki, która dojdzie dokładnie do tej jednej trzeciej i tu będzie się zaczynał schodek, ponieważ tutaj narysujemy sobie schodki, bo to, z czym kojarzą mi się również takie południowe uliczki, to oczywiście niezliczone kamienne schodki. I teraz wykreślimy sobie taką linię perspektywy tej części uliczki w ten sposób. Tu zaraz dodamy oczywiście trochę schodków. Druga linia pójdzie sobie w zasadzie prosto tutaj. I tu gdzieś te schodki się jeszcze troszeczkę ku nam rozejdą. I tu zaraz sobie kilka stopni, coraz to większych, żeby dostać wrażenie rzeczywiście wzrastającej odległości i głębi w perspektywie. Takie właśnie schodki szerokie. To właściwie cała ulica jest schodkami w wielu południowych miastach. Jakie są wasze ulubione południowe miasta Europy? Dajcie znać.
komentarzach. Może macie jakieś miejsca, które polecacie, jakieś zaułki na Sycylii albo gdzieś w środkowych Włoszech albo w Grecji. Może takie zaułki mało znane, którymi chcielibyście się podzielić. A tak, pani Ewa potwierdza moje ulubione okolice Krakowa. Dam wam spokojnie czas na naszkicowanie tych schodków. Oczywiście one tutaj będą miały uskoki, więc można sobie w ten sposób takie delikatne uskoki zaznaczyć. Nie będziemy grubości stopni teraz szkicować, po prostu je sobie namalujemy później farbą, aczkolwiek one tutaj oczywiście są widoczne. Ponieważ dzisiaj pracujemy w dużej mierze z wyobraźni, to możecie naprawdę waszą południową uliczkę ukształtować tak, jakbyście chcieli. Możecie dodać jakiś schodek. I tutaj tymi schodkami zakręcimy sobie tam w górę, tak żeby, zobaczcie jakie to jest proste, tak żeby one chowały się gdzieś tam za zakrętem. Widzicie, już ma się ochotę tam wejść, pobłądzić po tej uliczce, powąchać rozmaryn rosnący w donicy na parapecie jednego z domów, dotknąć pelargonii albo azalii. Tak, są też takie delikatne różowe kwiaty, ale to nie pamiętam teraz nazwy. A glicynia, ale to nie delikatne różowe, no natomiast o glicynii myślę, bo glicynie też często porastają takie uliczki. Dzień dobry, witaj Agato. Dzień dobry, pani Elizo. Zaułki w Gołdapi. Bardzo chętnie zobaczymy. Kiedyś i odwiedzimy. Moi drodzy, zatem tam nasza uliczka gdzieś zakręci. Narysujmy sobie teraz, a tutaj jakoś myślę, możemy dociągnąć tą ścianę w górę. Ona nie musi być idealnie równa. Jak wiecie, czasami są jakieś przybudówki, nadbudówki, coś tam się dzieje ciekawego. Zaznaczmy sobie teraz to, że ta uliczka tam zakręca. Więc tutaj będzie widocznych na przykład, dwa kolejne dachy, dwa kolejne okapy gdzieś tam będą w perspektywie zakręcać, ponieważ jeżeli uliczka zakręca, to punkt zbiegu też się zmienia. Czyli gdybyśmy sobie wyznaczali, to punkt zbiegu byłby dla tego dachu gdzieś tu, dla tamtego byłby gdzieś tam, a jeszcze dla kolejnego byłby gdzieś tam. Ale to nas nie interesuje, bo tego i tak nie widać. Mówię wam to tylko jako ciekawostkę, że jeżeli uliczka zakręca, to punkt zbiegu też się zmienia. Myślę, że gdzieś tu sobie dodamy jeszcze jakąś krawędź kamienicy albo jakiś dodatkowy zaułek. Powiedzmy, że może nawet troszkę te schody tutaj rozszerzymy. Dodamy tutaj jakiś mały taki zaułek, coś tam się będzie działo. A tutaj dodamy coś, co mi się nieodłącznie kojarzy z takimi uliczkami. Tu może stać na przykład jakaś donica w tym miejscu, w tym kącie. Tu może sobie stać donica z piękną glicynią. Tak, albo to może być bugenwilla. A tak, bugenwilla to są te różowe kwiatuszki, troszkę podobne do rododendronów, które rzeczywiście masowo kwitną na południu. Tutaj może być właśnie jakaś piękna glicynia, co wy na to? Tak, albo jakieś oleandry. Albo ta bugenwilla, albo oleandry. Oleandry to zaraz dodamy, oczywiście obowiązkowo. Tu dodamy jeszcze krawędź pomiędzy tymi dwoma kamieniczkami. Zaraz oczywiście dorysujemy okna.
w Lizbonie uliczki w starej dzielnicy w Alfamie. To Daria się może wypowiedzieć, bo jest miłośniczką Alfamy. Ja tutaj Alfamy. Sugerowałam właśnie, żeby dzisiaj takie klimaty się pojawiły, więc będziemy tak jedną nogą w Alfamie, a drugą pewnie na Sycylii. Ja myślę, że tak, bo z kolei Sycylia to moje ulubione klimaty, ale nie tylko Sycylia, ja w ogóle kocham całe południe całym swoim sercem i na pewno w poprzednim wcieleniu byłem Włochem albo Grekiem. W każdym razie zdecydowanie w tamte kierunki mnie ciągnie zawsze. Tak, a takie wąskie uliczki też zapewniały trochę chłodu i cienia w gorące dni. To do tej pory. Tak. W takich miastach jak Lizbona, jak przejdzie się z centrum do Alfamy, to można odetchnąć. Bo wielkie, nagrzane słońcem place jednak nie działają tak miło, odświeżająco jak wąskie uliczki Alfamy. Moi mili, to co mi się kojarzy z takimi uliczkami, to bramy i łuki. I chciałbym, żebyśmy sobie tutaj narysowali taki łuk. I on będzie właśnie znowu dokładnie mieścił się w jednych trzecich. Tylko żeby go narysować w perspektywie, wam pokażę, co zrobić. Co możemy zrobić? Połączcie sobie tą jedną trzecią, tu przy krawędzi, z tą jedną trzecią, której się schodami łapaliśmy przed chwilą. I to będzie właściwie linia zbiegu perspektywy dla tej naszej bramy, dla tego naszego łuku. Najpierw narysujemy sobie po prostu prostokąt. O, tutaj. Już go poprawię, żeby był bardziej pionowy. Tu dokładnie znowu do jednej trzeciej, czyli dzisiaj cały czas wszystko na tych jednych trzecich rysujemy i umieszczamy. Właśnie tutaj. A teraz dodamy sobie łuk. Podpowiem wam, że najwyższy punkt tego łuku powinien być troszkę dalej niż w połowie, bo mamy perspektywę. O, czyli gdyby ta brama miała dwoje skrzydeł, możemy sobie te dwoje skrzydeł nawet narysować w ten sposób. To najwyższy punkt tego łuku byłby właśnie tutaj. A tutaj łuk by się spotykał z krawędziami bramy. I to będzie tyle, jeżeli chodzi dzisiaj o jakieś perspektywy i takie wykreślania bardziej precyzyjne. Zaraz oddamy się radości malowania. Granita na śniadanie. Oczywiście. Oczywiście. Ja lubię wszystko, co włoskie, co świeże, co naturalne, co urosło na słońcu, tak jak owoce, tak jak wino z południowych winogron. Żeby było bardziej południowo, to dodamy jeszcze tej bramie taką zrobioną z wapienia albo z piaskowca. O, właśnie. Taką ramę kamienną, która może mieć tu jakieś delikatne podrzeźbienia. Myślę, że tyle wystarczy, ponieważ to jest kamień, to jeszcze dodajmy sobie jedną linię w środku, właśnie w ten sposób, żeby pokazać grubość. No i obowiązkowo kołatka na takiej bramie gdzieś tutaj musi się pojawić. Niech sobie wisi kołatka. Zaraz ten cały szkic węglowy troszeczkę przemarzymy szmatą, żeby nadmiar węgla zetrzeć. Ja rysuję dosyć mocno, żebyście widzieli, co ja tutaj rysuję, żeby to było czytelne. W bramie może siedzieć Włoch podczas siesty. Oczywiście, że może. Myślę, że tutaj sobie ustawimy donicę, w dużej ilości donicę z kwiatami. Myślę, że koło bramy też taka donica, albo nawet dwie, powinny obowiązkowo stać. Ale używajcie waszej wyobraźni dzisiaj i to, co wy będziecie chcieli, możecie umieścić
podkreślimy sobie jeszcze perspektywę gdzieś na piętrze jedną linią i dodamy oczywiście jedno widoczne okno z kwiatami. Z kwiatami, które będziemy głównie malować kolorem. Myślę, że przyda się jeszcze mała latarenka. Latarenka nad bramą. Może być jeszcze jakaś tabliczka z nazwą ulicy. Często takie tabliczki się pojawiają. I myślę, że tutaj jeszcze jakaś bujna roślinność również zaraz zakwitnie, ale tą bujną roślinność będziemy głównie malować farbą. Ale chciałem Wam pokazać, jaka to jest frajda taką uliczkę sobie budować. Tutaj myślę, że również donice, możemy nawet donice w perspektywie lekkiej narysować. Powiedzmy, że tu będzie okno, kamieniczki naprzeciwko. W ten sposób możemy je zaznaczyć. A tutaj jeszcze roślinność wszelaka może sobie rosnąć. Pani Anna pisze o rany. Mam się pakować, a ciągnie mnie do rysowania. Takie uliczki utożsamiam z Włochami. Braliśmy ślub w małym miasteczku w okolicach Rzymu i nieustannie wracam myślą do tych chwil, miejsc i zapachów i smaków. No właśnie. Czy dla Was takie uliczki to właśnie również zapachy i smaki? Bo dla mnie tak. Upał w Warszawie i to czuć klimat uliczki. Pozdrawiam i Pani Marzena marzy o Toskanii. Dobrych marzeń, Pani Marzeno. To są dobre marzenia i dobre kierunki Toskania. Podobno w bramie może sobie siedzieć jakiś Włoch podczas siesty. Daria, nie wiem, co to na to, czy gdzieś jakiś stolik robimy, czy... Możemy, tak. Stolik? Albo tutaj, popatrz, właściwie już masz dwie postaci, które siedzą właściwie przy tak. stoliku. Jedna właściwie tak, drugiej. Tylko troszeczkę je podwyższę. Moi drodzy, w takim razie w takim razie kwiatki zamieniliśmy w postacie siedzące. Jeżeli chcecie, możecie to zrobić. Mamy tutaj dwie postacie siedzące przy stoliku podczas siesty. I to jest właśnie magia południa. Wszystko robi się samo. Oni sobie siedzą i piją espresso, bo kawa z mlekiem we Włoszech tylko do południa, po południu już tylko espresso. Ja myślę, że dodamy jeszcze szybko okienko i będziemy się zabierać do malowania. Tutaj jakieś okienko się przyda, moi drodzy. Tu się przyda jakieś okienko na pięterku. Coś tak czuję, że po tych schodach jeszcze będzie schodził jakiś zwierzak. Kot na przykład. Ja myślę, że, tu powinien sobie schodzić kot, albo siedzieć kot. Niech on sobie siedzi tutaj. Południowy kot jest jak najbardziej wskazany. Rzucający cień na ścianę. Jak widzicie, wszystko tutaj się pojawia w magiczny sposób. Gdzieś tu może być brama do tej kamieniczki. Oczywiście kwiecie wszelkiego rodzaju w oknach, w dużych ilościach, no i okapy dachów. Myślę, że latarnia to jest jeszcze to, czego zdecydowanie potrzebujemy. Ja proponuję tą latarnię dodać tutaj na przykład widoczną na tle nieba. Niech ona sobie tutaj wisi. W nocy będzie dawać piękne, romantyczne światło i no i taka uliczka wtedy osiągnie swoją pełnię klimatu. Daria, zabierz mi węgiel, bo ja tak mogę w nieskończoność. I zamiast obrazu powstanie rysunek. Zamiast obrazu powstanie rysunek, jak to często ze mną bywa. Słowenia, Istria, Izola. Pisze pani Wszędzie Elżbieta. Tam, gdzie piękne słońce. Wszędzie tam, gdzie piękne słońce. Pani Justyna mieszkała blisko 20 lat w Andaluzji i zna urok takich uliczek. Pani Justyno, czemu pani tam nie wraca? Moi drodzy, teraz musimy to zetrzeć, ale nie bójcie się, nie zetrze się to do czysta, ponieważ zostanie zarys tego, co szkicowaliśmy. Właśnie na tym polega urok węgla, że nawet jeżeli go zetrzemy w ten oto sposób, aby nie brudził nam farby, to i tak zostaną precyzyjne zarysy
tego, co szkicowaliśmy. I teraz na tym można już malować. Proszę bardzo, jest już bezpiecznie, bo to już nie brudzi. Mogę przejechać ręką i ręka jest czysta. To znaczy, że nasze żywe barwy południa, które będziemy zaraz tutaj nakładać, po prostu się nie pobrudzą. Zatem przygotowujemy paletę i farby. Tak, przyda się też woda, medium do farb akrylowych, jeśli macie. Nasza paleta, jak widać, jest w stanie wskazującym na częste użycie. Tutaj troszkę do wody dolewam medium akrylowego. Tak, to pytanie, które często zadajecie. Po co medium i czy medium stosować? Tak, medium warto stosować, dodając go do wody. Oczywiście nie do tej wody, w której płukamy pędzel, czy też płuczemy właściwie. Natomiast do wody, którą dodajemy... W osobnym pojemniku, tak, tak. Dodajemy, kiedy chcemy rozcieńczyć farbę. To powoduje, że staje się bardziej płynna. Tak, ale nie traci też swoich właściwości. Tak, bo to jest żywica akrylowa, która jest spoiwem pigmentów w farbach i po prostu jakby rozrzedzamy pigment, natomiast on dalej jest połączony, tworzy taką zawiesinę w żywicy akrylowej. Dobrze, ja już tu myślę, że oczyściłem wystarczająco. Paletę wyciskamy podstawowe kolory. Tu jeszcze nierozpakowana biel tytanowa, właśnie Amsterdam. Czyli Talens. Bieli może być więcej, bo będziemy malować pewnie grubiej, bogato, tak jak to na południu. Zaczynamy oczywiście od kolorów podstawowych, czyli żółte, cytrynowe. Też to akurat widziałeś chyba trochę jaśniejszą wersję. Rzeczywiście, mamy dwa podobne. Tak. To nic, przyda się. Tamten jest napolitański, nie. Nie, niklowy. To jest tytanowy. To jest niklowo-tytanowy. O właśnie, taki kolor. On jest rzeczywiście lekko rozbielony. Przyda się... Magenta. Tak. Ja dodam odrobinę ultramaryny. Teraz sprawdzam, czy na pewno ultramaryna. To może być taka jasna ultramaryna. Nie, to jest kobalt. Kobalt. Właściwie kobalt ultramarynowy. Ultramaryna też jest. Tak. I też mamy cyjan. Mhm. To troszkę ultramaryny się przyda. Ja ją bardzo lubię i kojarzy mi się nieodłącznie z południem. I cyjan Daria już przynosi. Proponuję, Daria, żebyśmy zaczęli od góry, od nieba, od kamienic i żebyśmy mieszali konkretne kolory, które Państwo będą widzieli, żeby była jasność, czym malujemy. Ewentualnie na koniec może troszkę szału kolorystycznego jeszcze wprowadzimy. Szał, tak, musi być. Szał musi być. To co? No to co, to może niebo? Klasycznie niebo, tak. Nie, bo ten trójkącik nieba, o, już przesunę, żeby było go widać. Widać. Ja proponuję do nieba użyć... Pachelki? Czy... Nie, mamy bardziej na myśli kolor, którego będziemy używać. Mieszasz? Możesz Proszę. Zacząć. Dobrze, to ja zacznę. Że lubisz niebo? Ja lubię niebo, jestem tutaj panem od nieba. Biorę biel, cyjan oczywiście. Patrzę, czy się nie zbrudził kolor. Nie, to tylko prześwituje plastik. Ultramaryna. No i oczywiście odrobinka magenty.
żeby niebo nie było zbyt sztuczne. I odrobinka żółtego cytrynowego. Te trzy podstawowe kolory w bardzo niedużych ilościach, ale jednak pojawiają się w niebie i bez nich się nie da. Ja myślę, że możemy zrobić takie, no właśnie, przejście tonalne, przejście prawda? Tonalne, od czyli jaśniejszych do ciemniejszych tonów. No zacznijmy sobie, bo to będzie inaczej wyglądało na podobraziu, a inaczej na palecie. Ja właśnie teraz biorę trochę medium, tutaj widać medium z wodą, żeby ta pierwsza warstwa była troszeczkę jaśniejsza, wtedy łatwiej jest zakryć fakturę płótna. I u góry dodam od razu trochę więcej ultramaryny. Ultramaryny, dokładnie tak. A na dole będę rozjaśniał, właściwie naniosę sobie więcej bieli na dole i... Chociaż tam coś jeszcze widzę, że w szkicu masz jakiś daszek, czy... A, czy możemy rezygnujesz jednak z pominąć, tego? pominijmy. Czy znaczy, zrobimy ten daszek... Albo latarenkę można z tego zrobić jakoś. Latarenkę, no mamy właśnie. Natomiast myślę, że latarenkę na razie zamalujemy, żeby mieć płynne przejście nieba i sobie ją zaraz jeszcze naszkicujemy albo wydrapiemy. I w ten sposób poziomymi ruchami płynnie rozcieram te dwa kolory ze sobą. Pani Alina pyta o nazwę medium. To jest medium do farb akrylowych. Korzystamy albo z medium firmy, albo z medium Amsterdam, albo z medium My Mary. Ja polecam błyszczące, wtedy te kolory są troszkę ciekawsze. Może pokażę jeszcze raz tak do kamery. Błyszczące medium do farb akrylowych. Pobiegłem jeszcze po pędzelek, który Wam pokazywaliśmy przy farbach olejnych. On jest idealny, kiedy chcecie uzyskać takie bardzo miękkie przejście od jednego tonu do drugiego. Nawet pokażę, nałożę tam troszkę więcej ultramaryny u góry i takim pędzelkiem wachlarzowym właśnie idealnie można wygładzić takie miejsca i nawet w farbach akrylowych uzyskać bardzo, bardzo olejne efekty. Tak, dopóki farba jest mokra. Tak, a ona jest mokra jeszcze przez chwilę, bo ją trochę grubiej nałożyłem. Tak więc takim właśnie wachlarzykiem możecie fantastycznie. Już czy jeszcze tamtej ultramaryny dać? Może na razie tyle. Na razie jest tyle. Taki bardziej pastelowy dzisiaj. Tak, ale myślę, że widać, że to przejście bardzo, tak, bardzo ładnie tutaj się zmaterializowało. Jakby za bardzo błyszczało, to najwyżej zmienimy oświetlenie, ale tak jest troszkę za ciemno, więc może jednak wrócimy do oświetlenia sztucznego. To może jak pastelowe kamieniczki teraz. Tak, i to oddaję pędzel Tobie. Ja w takim razie rozmieszam może jakieś takie delikatne róże. Wezmę trochę bieli. Trochę żółci. Nawet jeszcze troszkę bieli, żeby od razu więcej było koloru. Do którejś z kamieniczek możesz spróbować użyć też tych gotowych chętnie kolorów. I troszeczkę magenty. Na razie proponuję założyć taki większy fragment. I już widać to południowe słońce. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Już się robi klimat. A może takie detale, okna za chwilę. Na razie tak bardziej. I teraz widać nawet, że biel płótna wcale nie jest taka świecąca, jak ta biel, którą nałożyłaś, bo twoja biel jest ciepła i ona świeci w kontekście tego błękitu nieba. I właściwie już powstał efekt cienia i światła.
teraz dam jeszcze trochę magenty do tego, co mam rozmieszane. Aby kamieniczki były bardziej kolorowe, jeszcze troszkę żółci, to ona nadaje takie ciepło słoneczne tym barwom. Coś pięknego. I mi w ogóle bardzo podoba się już taka świeżość i szkicowość tego, co malujemy. Czyli pojedyncze, spokojne pociągnięcia pędzla. Ja mogę jak komentator sportowy tutaj dla Was relacjonować to, co Daria robi. I pociągnięcie, proszę Państwa. Daria dodaje kolejne zdecydowane, acz delikatne plamy. Myślę, że błękity popatrz dodały. Bardzo dobrze się dodały. Bardzo dobrze. Taką delikatną kreseczkę utworzyły. To co, to może jeszcze troszkę magenty. Jeszcze troszkę żółci. Ja myślę, że od razu można cień tutaj pod okapem dachu dodać. Tak, zaraz dodam, chociaż teraz mam znowu ciepłą barwę, więc jeszcze sobie jakby kontynuując. Rozumiem. Doskonały pomysł. Na razie nadaję słonecznych tonów, a za chwilę przyjdą cienie. Troszkę medium. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry Pani Aleksandro. Czy płótno jest wcześniej przygotowane? To jest płótno naklejone na płytę pilśniową, kupione w sklepie, ono już jest zagruntowane. Nic z nim więcej nie robiliśmy. Tutaj może jakieś rośliny, czy... Tak. Tutaj miało być okno w moim założeniu, to, więc... To, na razie tego nie ruszam może. To teraz jak zrobimy cienie? Proponuję wytrzeć, tak? Proszę bardzo. Od razu tutaj, żeby coś już wrzucić. Ja proponuję użyć tego koloru, który macie teraz na pędzlu, tylko go, czyli tego różu, bo tu sobie zrobimy okno. Dodajcie troszkę więcej magenty i odrobinkę ultramaryny. I po prostu tym, co mamy, już sobie dodamy cień. Bo to będzie naturalnie ciemniejsza wersja. Nawet możemy go ocieplić troszkę żółtym, bo często w takich cieniach po prostu barwa robi się ciemniejsza, ale nawet bardziej nasycona. I tu sobie dodamy taką wnękę okienną po prostu. Myślę, że mając ten kolor na pędzlu, możemy dodać do niego trochę ultramaryny i taką bardziej ultramarynową wersją dodać pasmo cienia pod... Jeszcze może trochę bardziej ultramarynowany. I trochę żółtego, żeby bardziej nawiązać do tej kamieniczki. W ten sposób. Zaraz dodamy tutaj ciemniejszy okap dachu. Jedno pociągnięcie. Muszę ewentualnie od razu do schodki zaznaczyć tutaj też, żeby ta przestrzeń się zaczęła nam kształtować. Tak, tylko schodki, tylko chciałem dodać okap dachu jeszcze, żeby już Państwo zobaczyli ten gotowy efekt. Najlepiej jest mieć kilka pędzli, ja korzystam z tego, że akurat mamy kolejny pędzel i zmieszam sobie czerwień z magentą, przepraszam, z ultramaryną, żeby uzyskać coś bardzo, bardzo ciemnego, dodam troszkę żółtego i takim ciemnym brązem, ciepłym. Podkreślę tutaj okap dachu w ten sposób. Na krawędzi możecie użyć prawie czystej ultramaryny. To jest taka sztuczka optyczna.
Ona spowoduje, że dostaniemy efekt takiego powidoku. Jacek Malczewski, nie tylko on, ale impresjoniści również bardzo ten efekt lubili. Bierzecie na koniuszek pędzla trochę czystej ultramaryny i można ją nałożyć na samej krawędzi tego ciemnego dachu. O, w ten sposób. No i już oddaję pędzel Darii. Nie wiem, czy z tym cieniem jeszcze coś chcesz zrobić, jakoś go poprawić. Myślę, że może być. Może być. To może teraz od razu, mając właśnie już takie ciemniejsze tony, to gdzieś tutaj możemy sobie okno zaznaczyć. Nawet takimi... Tylko proponuję po skosie... chyba, że okiennice rysujesz. Malujesz, przepraszam. W sumie okiennice to też jest rzecz południowa. Tak, bardzo klimatyczna. Tu też możemy sobie delikatnie wyznaczyć jeszcze taką strefę cienia. Tak. Może gdzieś jeszcze jakieś jedno okienko. Nawet troszkę ciemniejsze możemy dodać teraz właśnie. Tak, ja bym to potraktował jako wnękę okna. Może jakiś brąz w ogóle się nam przyda. Co ty na to? Możemy zmieszać brąz, możemy użyć tutaj czystego pędzla, żeby... O, wziąć ultramarynę, wziąć trochę magenty. Mam też szarość Payna. O, a też... jakaś nitka się zawieruszyła. Też można zmieszać po prostu, jak gdyby obok zieleń, czyli bierzemy wtedy... Może być tutaj cyjan, troszeczkę żółci. Teraz jak mamy takie dwie mieszanki, już zobaczę, czy to się mieści nam w kadrze, ale o tak. Tak, to tu mamy właśnie taką zieleń, a tu wcześniej mamy zmieszaną ultramarynę z magentą. Piękna ta zieleń. Powstaje taki właśnie... Można jeszcze troszkę żółci dodać. Taka ciemna zieleń, to tam jeszcze troszkę magenty, tak jakby w przygotowaniu. Patrzymy, co wychodzi, dodajemy. To wychodzą też takie właśnie bardziej brązy. Ja myślę, że wiesz co, węższe. No, okiennica, tak. Jakby to jakieś takie... Tak, potraktujemy to szkicowo bardziej. O, na zasadzie punkciki. Rytmów, dokładnie. Tak, myślę, że na razie tyle. Myślę, że na razie tyle. To do detali jeszcze dokładnie, będziemy dokładnie. Wracać za chwilę. To może w takim razie druga strona, żeby też zrównoważyć tak, od tak, razu tak, tą tak. część. W takim razie odkładam ja ten ciemny skorzystam tylko, pędzel. Że masz ten ciemny i jeszcze domaluję to okienko na pierwszym planie. Chociaż ocieplimy je sobie bardziej, żeby ten kolor był jednak cieplejszy tutaj bliżej nas. Tak jak byłam w Lizbonie, to już lata temu. Pierwsze zdjęcie, jakie zrobiłam i ostatnie zdjęcie, jakie zrobiłam, dopiero po przyjeździe do domu okazały się bardzo symboliczne. Nawet nie byłam świadoma, że zrobiłam je z tego samego miejsca i na pierwszym mam panią, która idzie w moim kierunku.
A na tym ostatnim jest dokładnie ta sama pani, która idzie w głąb uliczki. Bardzo magiczne miejsce, Lizbona, muzyka, widoki, klimat niesamowity. To może teraz bardziej takie nasycone, piaskowe. Co tak, 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 tak. Sądzisz o takiej kolorystyce odcieni. Czyli coś w rodzaju ugru złotego, który sobie zmieszamy. Tak, zmieszamy sobie. Bierzemy biel. Może ja tak troszkę obrócę. Tak, o, myślę, tak. Że... O, właśnie. Paletę, żeby było widać. Może nawet tutaj. Do myślę, tego weźmiemy trochę żółci. Myślę, że dużo, bo będziemy dużo tego koloru potrzebować, wiesz? Tak sądząc po powierzchni. Troszkę magenty. A teraz chcemy właśnie, żeby wyszedł taki bardziej nasycony, czyli w proporcjach tej bieli jest znacznie mniej niż pierwszy. Ja myślę, że tak. Powinniśmy też trochę przyciemnić tą ścianę, bo ona jest w cieniu, więc proponowałbym to zrobić ultramaryną, żeby jednak ta ściana zachowała swoje świecenie takie zdecydowane. To jest taka sytuacja, w której chcemy pokazać mocne światło w obrazie. Musimy wtedy przyciemnić resztę nawet bardziej, żeby to światło rzeczywiście nadal świeciło. Ale zrobimy próbę. Mhm. Ja myślałam, że tutaj jakaś zieleń mogła się piąć na krawędzi. A tutaj jeszcze bym przyciemnił. Ja bym przyciemnił, bo dostaniemy właśnie wrażenie znowu ściany oświetlonej. Chociaż w zasadzie ona może być do jakiegoś poziomu oświetlona. Tak, bo te budynki odbijają światło pomiędzy tak, sobą. Tak. To nie jest tak, że... Że ona jest całkowicie jest w martwym ciemno. Cieniu. Podoba mi się tylko bardzo ten efekt świecenia końca uliczki. Jego możemy spróbować zachować. Wiesz, weź pod uwagę, że też często akryle jeszcze ciemnieją. Ciemnieją w trakcie pracy i to, co wygląda bardzo nasycone, gdzieś tam znika, tak? Zresztą ja tutaj mogę wkroczyć do akcji za chwilę z pędzelkiem wachlarzowym i jakieś takie delikatny cień w narożniku spróbuję nim wygenerować, bo takie cienie tam się pojawiają. Możemy delikatnie dodać troszeczkę błękitu kobaltowego. Cyjanowego. Tak. O, i to nam tak lekko zazieleni kolor. Nawet to, że on gdzieś tam teraz jest taki nieregularny, to właśnie dodatkowo podkreśla taką starą strukturę ściany, nie co dopiero pomalowanej. Tutaj pokażemy jakieś kamienie wapienne na narożniku. Chociaż kusi mnie, żeby tym żółtym dojść tutaj do góry przy błękicie. Tu możemy im bardziej w lewo, tym bardziej ten kolor może ochłodzić. Tak, być troszkę ciemniejszy i troszkę bardziej chłodny. Panie Zdzisławie, cieszę się, że pan takie pozytywne odczucia ma w związku z naszym obrazem. Bardzo nam miło i mam nadzieję, że państwu również umilamy dzisiejszy poranek tymi klimatami malarsko-południowymi. Myślę, że jak najwięcej takich tematów powinniśmy malować zimą. Chyba każda pora jest dobra na ten taki, na takie klimaty. Witamy serdecznie Basię. Miło Cię widzieć, Basiu. Teraz mieszam biel i cyjan. Jeszcze więcej bieli. Ja sprawdzę, czy jednak nam nie zmienić światła. Troszeczkę oj nie, to nie jest dobry pomysł. Maczeczkę. Mam taką jakby lekko różową szarość
Myślę, że tu jakieś takie boniowanie, jakiś taki odpadnięty tynk, coś takiego. Ja bym chyba nawet jeszcze troszkę zaróżowił albo zafiolecił miejscami ten fragment. Czy to będzie doskonałe miejsce też do pracy na szpachelki, szpachlą? Dokładnie. Ale to za chwilę nałożymy trochę więcej farby. Ale kolorystycznie to dało nam bardzo ciekawe zestawienie temperatur tak, barw. Tak, tak, tak. To na razie zostawimy jako bazę. A ja jeszcze strasznie chciałem tutaj spróbować stworzyć w narożniku taki lekki efekt cienia. Pokażę. Tak? Nie wiem tylko, czy nie zasucha, wiesz? Może trochę medium dodać, to ona jest jeszcze troszkę jak gdyby. Tak. Nabliżę tą farbę, ona całkiem zaschnie. Chciałem Wam pokazać, jak lekkie nawet nasycenie koloru. Tak, a jakie kolory były użyte do tej kamienicy po lewej stronie? Biel, dużo bieli, żółć, troszeczkę magenty i też z bielą zmieszałam troszeczkę cyjanu i wzięłam troszeczkę. Tutaj wcześniej takiej mieszanki mieszaliśmy ultramarynę, magentę z zielenią. Taki powstał taki brąz. Ja wiem, że to brzmi. Ja myślę, że trzeba sobie po transmisji jeszcze raz zobaczyć, może ja co było na mieszane. Palecie. Tak. Można to uzyskać z różnych mieszanek, tak. Słuchajcie. No ja właśnie troszkę żółtym i magentą nasyciłem i ociepliłem narożnik, ponieważ w kątach kolor ma to do siebie, że się jeden od drugiego odbija i się ociepla, się intensyfikuje trochę. I właśnie ten efekt z takim miękkim przejściem tutaj dodałem. Proszę Państwa, myślę, żeby dopełnić już tutaj tej części, to zajmijmy się od razu bramą. Ja do tej chłodnej tak naprawdę szarości, którą przed chwilą Daria malowała, dodam teraz trochę żółtego, żeby ją ocieplić, troszkę magenty. I Myślę, że nawet jeszcze rozbielę trochę ten kolor. Może go odrobinkę zaróżowię. Szukam tego wapienia, wiesz? Tak, myślę, że tam potrzeba jakby kilka zestawień, bo w tak. Zależności od tego, czy łapie światło, czy jest ciemniejszy. Zróbmy sobie najpierw taką warstwę gruntującą z jednej szarości. Ona powinna być trochę ciemniejsza niż ściana, tak naprawdę. Myślę, że tych kolorów użyjemy też wkrótce do malowania schodów. Bardzo ładne zestawienie. Kojarzy mi się z lodami pistacjowymi.
Może tak, bramę zrobimy sobie ciepłą, zdecydowanie A może w ciepłą, ogóle brązową. zrobimy tunel? Może otworzymy, jak myślisz? Czy palisz Ja wolę ciepłą drzwi, bramę. tak? Tak, ona mi jakoś tutaj pasuje. Ważne, żeby ona nie była zbyt ciemna, bo inaczej Aha, wypadnie dziura. popsuje Tak. nam ten lekki klimat Dolce Farniente. Coś takiego. Ja proponuję namalować tą bramę z większą ilością medium albo wody. Wtedy będzie widać taką strukturę desek. Krawędź płaskiego pędzla jest bardzo dobra w takich miejscach. Tutaj możemy zostawić takie lekkie podrzeźbienia w tych filarach. Właściwie pilastrach, nie filarach. Ja celowo maluję tutaj bardzo akwarelowo. Takie cedrowe drzwi, cedrowa brama. Ja muszę spojrzeć z daleka, czy pion jest. Coś mi tutaj jeszcze ucieka, ale chyba jest już blisko. Polecam też Państwu co jakiś czas odstawić sobie obraz w pewnej odległości i popatrzeć na niego z daleka. Wtedy lepiej wszystko widać. Nawet jeszcze troszeczkę zaczerwieniłem tą bramę. I u góry dodamy sobie trochę większe przyciemnienie, żeby dostać efekt tej wnęki, w której brama się znajduje. Czyli po prostu więcej magenty, więcej żółtego i odrobina ultramaryny. Ja myślę, że użyję znowu mojego ulubionego ostatnio pędzelka wachlarzyka do tego. Strasznie mi brakuje sieny palonej, Daria. Znajcie się, bo w końcu Włochy i siena to jest nierozerwalnie związane. Ja bez tego koloru nie mogę żyć. Oczywiście można go zmieszać z podstawowych, ale ja go lubię w tej postaci naturalnej. Dziękuję Ci bardzo. Cały dzień dzisiaj o tej sienie myślę. Mam też ochrę. A, wystarczy siena. Przydałby się jeszcze jeden pędzel. No właśnie, zobaczcie jak siena pasuje do południowej uliczki od razu. A tam w cieniu nawet ultramaryna mogłaby tak No delikatnie. właśnie ten cień chcę zrobić. Tak więc siena palona z ultramaryną to jest to, czego potrzebujemy, żeby pokazać
ocienioną część tej bramy, bo tutaj jest łuk, wypukłe obramowanie takie kamienne, no i ono rzuca cień. I teraz mam właśnie plan, żeby ten cień pędzelkiem, który przydałby mi się mniejszy, muszę sobie dokupić w ten sposób. Te miękkie cienie i miękkie światła, ale jednocześnie kontrast z ostrymi światłami, to jest to, co z południem się wiąże nierozerwalnie. Także przy krawędziach tej bramy użycie ultramaryny i sieny palonej do stworzenia takiej ciemniejszej obramówki. Po prostu palec w pewnych momentach do roztarcia się przydaje znakomicie. Myślę, że brama jest gotowa. To, co jeszcze tylko zostało, to dodamy sobie cień pod tym kamiennym łukiem i już oddaję pędzel Tobie, tylko ten łuk domaluję. Ponieważ ten łuk znajduje się w pobliżu bramy i koloru tej bramy, takiego sienowego, to już pokażę, co zmieszam, z czym. Zmieszam szarość właśnie z odrobiną ultramaryny. I przepraszam, z odrobiną sieny palonej i odrobiną ultramaryny, żeby dostać taką ciepłą szarość, sienowatą trochę. O właśnie, i ten brąz drzwi zabarwia swym brązem kamień. No, o taki efekt chodziło. Jeszcze go troszeczkę spróbuję ultramaryną jednak złamać.
Myślę, że można na tej bramie dodać jakieś poprzeczne detale. Ups, tylko perspektywa, żeby nie zginęła, to już ją poprawiam. Jeszcze ta złota gałatka, no doskonale tam tak pojawi się na tych brązach. Tak. Do złotej kołatki użyję już cieńszego pędzelka, no nie ma siły, tamtym go nie namaluję. Trochę żółtego, odrobinka sieny palonej i gdzieś tutaj dodamy sobie kołatkę. Częściowo światłem, a częściowo cieniem, tak więc można od razu przy kołatce dodać też ultramarynowy cień. Teraz brązem troszkę podrzeźbiam jeszcze tutaj te detale wapienia. Korzystając z tego, że mam na pędzlu jeszcze kolor tego wapienia, to również dodam, dodając troszkę więcej sieny palonej i ultramaryny, która jest takim, to połączenie to mój ulubiony przepis na przyciemnianie. Dodamy sobie jeszcze lekkie cienie pod tymi rzeźbieniami. Oraz grubość tego całego kamiennego fragmentu. Kolor w wapieniu w marmurze jest taki migrujący, więc tam się pojawiają jakieś rozbielenia, przyciemnienia. Troszeczkę przytnę z tej strony, bo za grube się zrobiło to obramowanie. O, teraz będzie lepsze. Mieszam teraz farbę na obrazie biel z żółtym cytrynowym, żeby tu jednak poszukać troszkę światła. Te nasze dwie rozmawiające postacie sobie zostawimy. I teraz dodam nieco cienia od tych postaci na ścianie, a może nie aż tak chłodnego.
Szukam jeszcze tego koloru, dajcie mi chwilkę. Siena palona. Dobrze, myślę, że tak, w końcu te ściany nie są idealnie jednolite. Dodamy sobie troszkę takich ciemniejszych plam, jakby nierównomiernej, lekko podstarzałej farby. Dobrze. Daria, czy chcesz przejąć pędzel i zająć się schodami? Czy... Chętnie. Tym bardziej, że już jest prawie 10 po 11. A mamy dzisiaj jeszcze kolejne plany. Tak, ja myślę, że może przeniesiemy ciąg dalszy tego obrazu na przyszły tydzień. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą. Czy zdążymy? Może zdążymy. Zobaczymy. To proszę, oddaję. Dziękuję bardzo. Zastanówmy się nad logiką tej przestrzeni. Tutaj mamy jeden blok budynków, po drugiej stronie też. Słońce pada nam jak gdyby z tej strony, to może tą stronę zrobimy taką bardziej ocienioną, osłonecznioną. Tak, cień puścimy przez ulicę. A tutaj puścimy ciemniejszy fragment. Czyli słoneczny teraz mieszasz. To ja ci dam nie słońca i nie światła, tylko bieli więcej. Proszę, niech ona będzie twoim światłem. Dziękuję bardzo. Grubo pewnie. Myślę, że na tych schodach to szpachelka się też fajnie może spisać. Wyrzeźbimy te schody szpachelką. Pani Aneta pyta, jak zmieszać sienę. To może ja odpowiem, bo Daria maluje. Żółty, cytrynowy, trochę magenty i odrobinka błękitu cyjanowego. Może tą linię cienia sobie narysujemy. Tak, narysujmy sobie linię cienia. Ja ją nawet mogę czymś chłodnym. To możesz zaznaczyć tam. Zaznaczyć już, od razu. Tutaj będzie sobie linia cienia przechodziła i ona się będzie układała na stopniach. Tak, myślę, że im wyżej, tym możemy dodawać troszkę więcej bieli. Jeśli chodzi o te jaśniejsze stopnie. Tak, dobrze zinterpretowałam twoje stopnie? Takie duże stopnice. To, tak, takie tak, to są duże, bardziej, duże stopnie. Podesty. Takie podesty w poprzek całej ulicy. Cała ulica jest tutaj... już ja zaznaczam. Troszkę innego koloru użyję, bardziej ultramarynowego. Ale ja już je na płasko zaznaczę. To ja może w międzyczasie jeszcze dokończę tutaj ten murek od kamieniczki. Tak, rozumiem, że tutaj jakby mam takie ograniczenie, tak. Taką bandę jakby. Tak. A tutaj chciałaś pewnie donicę Donica. Zrobić z kwiatami. Tak, dobrze. Tak. To teraz dodamy troszeczkę do tych takich róży właśnie cyjanu. I jeszcze trochę ultramaryny.
i troszkę bieli. No zobaczmy, jak to siądzie. O, myślę, że to może być. Ja myślę, że nawet trochę sieny. Troszkę żółci albo sieny. Sieny, żeby to się takie zrobiło trochę miodowe. Takie wapienie w cieniu często nabierają takiej miodowej, o właśnie, barwy. Tutaj przydałby się taki węższy pędzel, żeby od razu grubością można było. Mam taki właśnie. Nawet mam na nim podobny kolor. No to proszę w takim razie. To ja może w takim zacznę z drugiej strony. Wiesz co, tu położyłaś światło tam, gdzie miał być cień i mamy mały problem. Ale to przecież można zamalować w akrylu, to nie jest problem. To nie, oleje. Ja przejdę od razu kolorem tu, żeby on się zmieszał z... O właśnie, teraz możesz go ocienić. Proponuję tak nieregularnie nakładać tą farbę, żeby oddać charakter materiału, z którego zrobione są schody. Prawdopodobnie to będą jakieś kamienne płyty. Coś takiego nie jest do końca pewnego. Ja nawet proponuję tutaj lekko tą powierzchnię. Niech to będą takie zużyte już stopnie. Trochę gdzieś tam wykruszone. Ja myślę, że w tych południowych klimatach lubimy, ja w każdym razie lubię tą taką naturalność stosowanych materiałów. Co jest kamieniem, co jest drewnem. Nie ma tutaj udawania czegoś czymś innym. Ja myślę, że ten cień chyba powinien być ciemniejszy, wiesz? Bo nie ma tego kontrastu między światłem a cieniem. O właśnie, coś takiego. Myślę, że można być całkiem już tak. Tam może być całkiem w cieniu, tak. Mogę? Ja bym jeszcze ten kontur zamalował, bo on mi tu strasznie nie pasuje. Ale więcej musi mieć ultramaryn.
Proponuję jeszcze wejść słońcem tutaj, tak, wiesz? Wtedy tak, ten też tak. Kontrast się zwiększy. To wezmę słoneczny pędzel. Czym proponujesz słońce? Biel, duża ilość żółtego, może pomarańcz? Ty głównie biel, troszkę żółci. Tak, żeby to zaświeciło właśnie. Bardzo niedużo magenty. To też nie tak kryjąco. Nie już na całych stopniach, tylko we fragmentach. Szpachla? Może być szpachla, tak. Tak, można wziąć nawet właśnie, mieszać już bezpośrednio na obrazie. Na obrazie, tak. Ja myślę, słuchajcie, że zostawimy skończenie tego obrazu na przyszły tydzień, ponieważ dzisiaj już sporo czasu minęło, a o 12 Daria przygotowuje jeszcze bardzo ciekawy pokaz dla Was. Nie będziemy musieli przenieść sprzęt, a poza tym nie chcemy Was trzymać tak strasznie długo przy malowaniu, więc... Dokończymy za tydzień. Dokończymy za tydzień. Na spokojnie zieleń domalujemy, której tu jeszcze nie ma. Tak więc za chwilkę już będziemy kończyć. Ja zachęcam do dołączenia do grupy OKO lub do wsparcia naszych zajęć. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę, to numer konta jest w opisie do tej transmisji. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie i dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają bardzo za Wasz gest chęci pomocy w rozwoju zajęć i w funkcjonowaniu pracowni, bo utrzymujemy się właśnie w tej chwili w ten sposób z Waszych życzliwych wsparć. Myślę, że to jest dobry moment, tak, żeby zrobić przerwę, jest napić cień, się kawy. Jest światło. Polecamy zrobić kawę i zapraszamy już o 12 przed ekrany raz jeszcze serdecznie. Na krótko, ale ciekawie. Ale zdecydowanie ciekawie. Jeszcze chcieliśmy się właściwie nie pożegnać, powiedzieć do zobaczenia. Zapraszamy z kręgu światła już za chwilkę o 12 raz jeszcze na spotkanie z nami i z mozaiką, którą Daria układa. Pokażę Wam Daria i opowie o tym, jak to powstaje. Tak, odpowiedzi na Wasze prośby. Chcieliście zobaczyć coś więcej, to będzie taka robocza sesja przy pracy. Do zobaczenia o 12. Zobaczenia. Dziękujemy bardzo za wspólne malowanie. Obraz kończymy za tydzień o 10.